Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku, zagrajmy Fallout 3. I tak, dzisiaj zrobimy tak. Ostatnio był odcinek właśnie już bardzo, bardzo długi nawet. Powiem wam szczerze. Tylko właśnie nie wiem... Czekajcie, chwila. Bo ja się tu pogubiłem już, powiem wam szczerze. Bo tu właśnie siostra sobie grała też tego flauta właśnie, spodobał się jej też. I tu właśnie też sobie już właśnie ja jej wyszedłem, pomogłem jej troszeczkę, wiecie. Wyszedłem właśnie, znaczy, no wyszedłem już na zewnątrz. Wiecie, już w ten, czekajcie, bo ja się tu pogubiłem troszkę już. Powiem wam szczerze, dawno już nie grałem tego flauta właśnie, już chyba ponad tydzień. I już za bardzo nie pamiętam, co ja robiłem, wiecie, ostatnio. Aha, jeszcze jedno. To jest seria poboczna jak coś, jakby co. Ja jej nie będę rzucał, wiecie, że często ją, tylko będzie równie rzucana, wiecie. Ostatnio właśnie był problem, właśnie to było tak. Aha, już pamiętam. Ja tam mówiłem wam, tylko troszkę to było lipnie zrobiony, wiecie, ten odcinek. Ale dzięki za łapki w górę właśnie, bo ja wam, pewnie wam się spodobała ta seria. Ale cóż, właśnie ostatnio instalowałem właśnie znowu system właśnie, co nie od nowa. I dopiero sobie ogarnąłem pod koniec odcinka poprzedniego, wiecie, co nie? Ten trwał chyba 51 minut około, nie wiem, tam już. Wiem, że coś około 50, ale mniejsza z tym, co nie, nagrywane właśnie to frapsem było. Ale powiem wam, że ta gra, kurczę, powiem wam, szybko zleciał czas przy tej grze. Bardzo, bardzo szybko, bardzo, bardzo. Powiem wam, że dobry wybór też podjąłem, żeby nagrywać tą grę, ale ona jest bardzo, bardzo długa, bardzo. Tak jak na przykład Skyrim, Morrowind właśnie, Oblivion. Nie będę już wam mówił pełnego tytułu, wiecie, The Elder Scrolls, tylko będę wam mówił, wiecie, te tytuły właśnie, Oblivion, Skyrim właśnie, Morrowind, tam są jeszcze te dodatki właśnie do tego Morrowinda, wiecie, Oblivion. Powiem wam, że nie grałem w te gry, znaczy w Skyrima grałem, wiecie, tam troszeczkę, ale w Obliviona nie grałem w ogóle. To jest też nawet bardzo fajna gra, bardzo. Ten odcinek nagrywam właśnie teraz Shadowplayem, jakby co. Zobaczymy, czy się nagra głos mój, czy nie. Jak coś, to nagram jeszcze raz frapsem. Ale nie pamiętam już, kurczę, czy ja tutaj byłem, czy nie. Dobra, jak coś. No ja tam ostatnio zakończyłem, aha. Właśnie nie wiem, czy to był. Dobra, jak coś. Opuścimy już do kryptę. Wow, jak to biało, wow. Radio Enklawy, znaleziono sygnał. Masz niski poziom zdrowia, dobra, okej, wiem. Czekajcie, ubiór. Dobra. Kurczę, nie pamiętam, już dawno nie pamiętam, co my robiliśmy ostatnio. Wiem, że uciekaliśmy od tych chyba gości. Co jest? Aha, witamy na poziomie drugim. Nie wiem, jak... Czekajcie, ja sobie tu trochę powiem wam, przyciszę dźwięki, wiecie, jeszcze. Bo dźwięk troszkę, no, jest głośny, powiem wam szczerze. Ale cóż, czekajcie, sobie tu sobie wykorzystać takie punkty, wiecie, umiejętności. Kurczę, właśnie nie wiem sam, co by tu sobie wybrać. Ja bym wolał, kurde, nie, skradanie się, no, nie wiem właśnie sam. O tak, do czterech. Otwieranie zamków będzie. Później będzie... broń lekka. A niech będzie jeszcze skradanie do 20. Walka wręcz. Aha, to są, wiecie, napięści. Tak jak na przykład w GTA San Andreas, można powiedzieć. Wiecie, taki tytuł mi przyszedł. No. Tak, no, tytuł mi przyszedł bardzo szybko, wiecie. Że można pięścią się bić, pięścią, wiecie. I na przykład też można w gotiku, o, w gotiku najlepiej. Ale dobra. To tak, jeszcze tak może... sam nie wiem, broń biała to jest... aha, na przykład...
przykład chyba te miecze takie, znaczy pałka. Kurde, nie wiem. Za bardzo powiem wam, że... Za bardzo troszkę nie ogarniam tej gry, ale... Ale jakoś muszę dać radę, wiecie. Dobra. Co by to sobie wziąć? Nie wiem, kurczę. Nie wiem, kurde, nie wiem, nie wiem. Nie, kobiecie, aż serio, nie. Mała liga. Mała liga, rangi 3. Ojojojoj, ile te... A to możemy wziąć? A, tu jest zablokowane. A, tu jest na poziomy, dobra. Aha, tu już ogarniam, dobra. I teraz tak. Siła czy pięść, nie wiem. Percepcja, co to jest w ogóle percepcja? Aha, otwieranie zamków też. Charyzma, charyzma to jest coś takiego. Jak na przykład... A, na przykład wrogość, coś takiego. Niech będzie ta charyzma już jak coś. W kolejnym, jak będziemy mieli kolejny poziom, co nie? To sobie zwiększę... czekajcie, co sobie zwiększę, zobaczymy jeszcze. Różne. Czekajcie, piłka do baseballa, serio? Przewodnik. Mi chodził... O, uzbrojenie właśnie. Obrażenia 7. Dobra. Czekajcie, a jak się zadania szuka? Tutaj mamy, dobra. Idąc jego śladami. Poszukaj w bliskim mieście Megatonie? Megatonie? Coś w tym deseń, co nie? Ty, ale to fajnie, kurde, powiem wam, że ta gra bardzo jest fajna. Powiem wam tak, że można... Że można na przykład też... Na mapie sprawdzać, wiecie, gdzie to miejsce jest w ogóle tak mniej więcej. Fajnie to zrobili, powiem wam szczerze. Tak samo... Właśnie... Właśnie nie, Skyrim właśnie nie, 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 nie. Nie właśnie. Skyrimie tak nie zrobili jednak, nie. Nawet chyba mapy nie ma nawet chyba, ale nie wiem, nie jestem pewny. Ale też troszkę można pomylić się. Wiecie z czym? Bo jak chcę na przykład wyłączyć właśnie... na przykład, wiecie, tę mapę, co nie? To ja wciskam escape'em, tak jak na przykład... na przykład tak jak w GTA San Andreas, nie? Byłem przyzwyczajony, wiecie, do escape'a, to trzeba tabem właśnie wyłączyć. I trochę, powiem wam, jest takie mylące się, bardzo. Dobra, co my musimy zrobić najpierw? Czekajcie. Zadania. Czekajcie, ja bym chciał, żeby tylko było... Aha. To już zrobiliśmy, tak? Chyba tak. Aha, fajnie, fajnie, dobra. Dobra, okej. Fajnie. Dobra. Mam nadzieję, że się nagrywa to, ale kto wie. A to później zobaczę po nagrywaniu przecież jeszcze. Mapa świata. Dobra, to tak trzeba iść, to nie... Ojojojoj, gdzie ja wlazłem? Serio? A, jeszcze tu można się pomylić, wiecie z czym? O kurde, nie, 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 dobra, dobra, myślałem, że spadnę. Wiecie co z czym jeszcze można się pomylić? Że shiftem się biega, wiecie. A tutaj się nie da biegnąć, tylko to on właśnie, wiecie, wiecie. O, i tak my wyglądamy, tylko nie zobaczymy twarzy niestety. Ale o, taka mi się podoba, taka kamerka, wiecie, tak jak na przykład w Skyrimie tak samo właśnie. Co my musimy poszukać? Czekajcie, gdzie my w ogóle to miejsce jest przede wszystkim? To jakoś się, dziwnie się idzie tędy. Czy w ogóle się dziwnie idzie tędy w ogóle? Jakoś tak. To musi mi się chyba tutaj? Wiecie, to jest dopiero początek gry właśnie praktycznie. Jeszcze do końca gry może, można, może dużo się zmienić, wiecie? Sorry za to chrypkę, ale kurczę... trochę mnie gardło boli też, ale też od picia, wiecie? Kurczę, jakby tu wejść tędy? Nie da się... Krycie? Co jest? Co tu w ogóle jest? Czekajcie, my źle idziemy w ogóle.
Jak tam mam skoczyć? W ogóle jak ja mam tam wejść? O właśnie, nie wiem czy słyszeliście już o tej grze właśnie ten Dying Light, właśnie The Following. Powiem wam, że jak oglądałem to właśnie ja z jasonów nie oglądałem, co nie? Tylko u tego. Nie wiem czy... What the fuck? Ty! Miłej wizyty! A cześć, cześć! Tylko właśnie... Brama do czego? A nie, nie. Jesteś z tej krypty! Jestem tak. Lucas Sims, miejscowy szeryf. A zarazem burmistrz, gdy takiego potrzebujemy. Lubię cię, chłopcze, choć sam nie wiem dlaczego. Coś mi mówi, że jesteś w porządku. Witaj więc w Megatonie. Daj znać, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Dobra. A, tu się czyta Megatonie, dobra, okej. Okay. Myślałem, że to jest z angielskiego, wiecie, że się czyta Megatonii, coś takiego, coś w tym desen, wiecie. Dobra. O, ktoś przyjazny i kulturalny. Chyba bez problemu się dogadamy. Jeśli będziesz dobrze traktować moich ludzi... Dobra, okej. Dobrze, że się rozumiemy. A teraz w czym mogę pomóc? O właśnie. Niestety nie. Kurde. Mam tyle pożarów do gaszenia w okolicy, że nie mam czasu pilnować wszystkich przybyszów. Na twoim miejscu popytałbym w mieście. Pewnie, partnerze. Czego szukasz? What the fuck? Partnerze? A co ja jestem, pedał? Kraterze koło... Kurde, jak on do mnie powiedział? Ty part... Co tam partnerze? Czy coś w tym deseń? No what the fuck? What the fuck? Ile tych opcji jest do porozmawiania? Ja... Pewnie zechcesz wstąpić do składu przy kraterze Moiry. Sprzedaje broń. A z tego co słyszałem, także ją produkuje. Jej sklep... Dobra, okej. Okay. Jest tu jakiś bar, o właśnie. Pewnie u Moriarty'ego. Wejście jest na górnym poziomie. Naprzeciw głównej bramy. Uważaj tylko. Moriarty nie jest twoim przyjacielem. Nieważne co mówi. Więc nie daj się nabrać. I na miłość boską, nie ufaj mu. Dobrze. O właśnie. Moira sprzedaje właściwie wszystko Moira? U siebie. Mora! W składzie tak przy butiku. Kraterze. Trójce, Mora, zgadnij, zginiesz. Gdzie się mieści. Nie, inaczej. Zginiesz, Mora, właśnie, coś takiego. No to tam jeszcze... jak będę nagrywał, wiecie, to tam sobie jeszcze trochę poopowiadam właśnie. Właśnie o gotiku ten, ciekawostek troszeczkę. Ale to dopiero, nie wiem, nie chcę obiecywać wam, nie. Na razie gramy Fallouta właśnie, dopiero, nie wiem kiedy będzie, na razie zobaczymy tam, o, u Moriarty'ego, na południowym krańcu miasta. Pogadaj z nową, ona ci pomoże. Ale oni kurde gadają po polsku, praktycznie po polsku, tak kurde, fajnie. Pewnie. Co cię gryzie właśnie, co cię gryzie, nic. Co z nią? Co? Dlaczego tam było coś innego, a ten powiedział... Nie powierzyłbym tego nikomu z miejscowych. Poza tym, większość z nich nawet nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia. Do tego Cromwell i te szajbusy z kościoła Atomu się do niej modlą. A co? Może poradzisz sobie z jej rozbrojeniem? Na dobre? Och, w porządku. Ale posłuchaj. Najpierw dobrze ją obejrzyj. Nie śpiesz się. No okej, jeśli dobra. Ci się uda, dostaniesz ode mnie 100 kapsli. Trochę tutaj powiem wam... Jak tu słyszeliście... Od mnie tam pisał, wiecie? Ode mnie. A się mówił ode mnie, a nie od mnie. Tam pisał od mnie, a się mówi ode mnie. Nie wiem. Czy to jest wina... tego patcha, czy to jest wina gry, nie wiem właśnie, to jest trochę, powiem wam, no, dużo ludzi miało z tą grą problem, bardzo,
Bo ja na przykład umiem, co nie, był też problem, tam pisało please correct. Ja tu mówiłem właśnie w pierwszym odcinku właśnie z tej gry. Ale jak wiecie... ja jeszcze nie dokończyłem co do tego... Co nie, pod koniec odcinka coś takiego porobiłem, znaczy zrobiłem. Znaczy patrzę, no kurde, cicho, jest nagrane, no co jest? Wszystko w porządku, przecież myślałem, że mikrofon mi się popsuł. Znaczy, nie popsuł mi się, tylko myślałem, że mi się mikrofon przyciszył, co nie? A to trzeba było, musiałem właśnie poustawiać właśnie w ustawieniach dźwięku właśnie. Poziom mikrofonu na stówę właśnie ustawiłem i działa teraz właśnie. I dobrze właśnie, i mi się to podoba bardzo. A jeszcze jedno, skończyłem już właśnie Call of Juarez. To teraz może już troszkę więcej tych odcinków z innych gry właśnie, z innych gier też nagrywać właśnie, wiecie jak to jest. Człowiek, wiecie, na 100% nie nagrał tej gry do końca. Zamiast zacząć ją w tamtym roku, to dopiero w tym roku zakończył, co nie, na przykład ja. Tak ja zakończyłem taką grę dopiero teraz, zamiast zakończyć ją wcześniej, to miałem to... Powiem wam, że jeszcze tak wrócimy do tego Call of Juarez, wiecie, miałem problem z czym to ja miałem problem? Czekajcie. To był chyba drugi odcinek, że nie wiem, nie jestem pewny, nie wiem czy się pomyliłem, ale chyba drugi albo trzeci odcinek, co nie? I tam było właśnie jak to się nazywa? Boże, to trzeba było strzelać o tych żołnierzy, coś takiego można powiedzieć, żołnierze, co nie? Coś takiego można powiedzieć. No do wrogów, o, co nie? I tam było... Co nie, na tych tratwach właśnie płynęli, wiecie? Ich tam było ponad... Oj, dużo tych tratw było, kilkanaście tratw. I właśnie to było dla mnie trudne bardzo, ale też później z drugiej strony... Tak sobie pomyślałem, nie będę nagrywał tego, co nie, to jest bardzo trudne. Ale podjąłem się tego, wiecie, wznowiłem tą serię i zakończyłem właśnie. I jest już właśnie, już cała seria już jest zakończona właśnie. Jestem bardzo szczęśliwy też, zadowolony, że już, o, skończyłem serię właśnie kolejną, teraz właśnie już zacząłem, znaczy jeszcze nie zacząłem, co nie, Wormsów, ale jeszcze nie zacząłem jeszcze nagrywać ich. Właśnie tak myślałem, że może zdążę, ale nie zdążyłem jednak, kurczę, no trochę to powiem, źle zrobiłem, myślałem, że skończę wcześniej ten Call of Juarez, ale wiecie, czasu nie miałem, nagrywałem te odcinki pod rząd, ale też jeszcze te odcinki z Gothica nieco zrenderowane właśnie, ja mówiłem, że zrenderuję je, wiecie, ale też czasu nie mam, nie chcę mi się za bardzo ich renderować znowu. Ale siądę sobie jednego dnia, sobie zrenderuję może ich, nie wiem, zobaczymy kiedy. Ale na razie ich nie będę renderował, tylko na razie sobie flauta nagram i prześlę go, a później zobaczymy co tam będzie. Ale też może być Gothic wrzucany, właśnie jeden mam odcinek chyba zrenderowany, ale nie jestem pewny. Wiecie, za bardzo. No ale dobra. Obawiam się, że nie... Kurde. Świetnie. Dobra. Cóż, skoro już o tym mowa, pamiętam jak zawitał tu obcy. Miał takie typowe spojrzenie człowieka, zabawił trochę w salonie. Pewnie zechcesz pogadać na ten temat z Moriartym. Cóż, na południu znajdziesz Rivet City, okolice Waszyngtonu. Kurde, nie wiem czy nie to... Tak? Nie... No... Ale z drugiej strony, powiem wam tak jeszcze... muszę się jak najszybciej... uporać... Właśnie z Gothiciem 2, tak, Gothic 2, Boże, ja już to nagrywam ponad rok, już prawie będzie. No ale, wiecie... Nie wiem, czy sobie zrobić przerwę od tej gry, ale chcę ją jak najszybciej, no, przejść ją, tak jest. A później sobie trójeczkę zacząć.
I wiecie, co zrobimy tutaj jeszcze? Każde ucho! Niech mężczyźni, kobiety i dzieci ziemi zbiorą się, by ujrzeć potęgę. Kurde, powiem wam, że nie wiem, co by tu zacząć, kurde, najpierw. Nie wiem, kurde, nie ogarniam za bardzo tego. Nie wiem, kurde, tych zadań jest, powiem wam, kurde... Bardzo dużo, powiem wam szczerze, bardzo, kurde. Tu mam, co tu ma to, co my tu mamy? Megatona. Szukasz burmistrza albo szeryfa? Nie szukam szeryfa, nie. Czekajcie, tu jest ta bomba, co nie? A gdzie jest? Ale jak chcę... Krypta 101. Kurde, nie wiem, co by tu zacząć najpierw, wiecie, w tym mieście Megatona, czy jakoś tak. No nie wiem. Oj, nie wiem. Nie wiem, czy to bombę najpierw rozbroić, czy jak. Mogę ci zaproponować drinka? Zamierzasz coś zrobić? Czy z baba, czy co to jest? A baba, myślałem, że to... Jakiś facet, dobrze, czy coś. Kogo my tu mamy? Czy to prawda? Jestem spowiednik Cromwell. Dobra. Wszyscy jesteś... Czekajcie. O. Wiecie co? Nie. Jak się... A, tu się zapisz. Dobra. Dobra. Patrzcie! Nadchodzi z chmurami! A jego chwała... Już jest rozbrojona bomba? A niech mnie! Udało ci się, co? Oto twoja serio? Nagroda. A ale zresztą, to by było... Może powiem z nami wam... zamieszkasz. Przydałby się tu ktoś taki. Mamy tu pusty dom. To było takie... To było takie... Takie... Łatwe, bardzo, bardzo tak jak zabicie wrzoda, bardzo. co? Przypisz punkty, jo, piórciu, 16 punktów? What the fuck, serio? Wow! To sobie weźmie handel, siła. Gdzie? A nie, siła dopiero będzie, a dobra, okej, okay. Wiem. Kurde, nie wiem ile tu poziomów jest w ogóle w tej grze. Nie wiem. Co by to sobie wziąć? Nie wiem, kurde, naprawa. Nie, do 20. Po co tak dużo? Tu do 20, tu też. Niech będzie walka wręcz też. Tutaj mamy coś jeszcze, broń energetyczna. Jaka? Broń energetyczna. Też sobie weźmiemy. Dobra, okej, okay, kontynuuj. Właśnie, teraz... Kobieciarz. Tu już jest poziom trzeci, tak? Dobra, niech będzie tak. Siła, na pewno. A, to tylko jeden punkt trzeba. Dobra, niech będzie siła, jak coś już tam. Czekajcie, ja muszę jeszcze sobie sprawdzić jedną rzecz. Jak w ogóle... Jak to w ogóle, kurde, szybko ten poziom wbiłem? What the fuck, nie wiem. Dane, zadania. Mamy jakieś zadania, czy nie mamy? Zapytaj Colina Moriartego o swojego ojca, właśnie. Pokaż miejsce. Czego tu bombę cały czas mam pokazano? What the fuck? To jest w ogóle porąbane. Aha. Nie stanowi zagrożenia, no dobra, okej. Jak tak, to tak, dobra, okej, fajnie. Jeden problem już z głowy, powiem wam. Zadanie znaczy też. Domu bu... Co? Burkea? Co to jest? Jakiś nowy gościu tutaj? Znaczy jakiś burki, nie wiem kto to w ogóle jest. Maggie. Tu kogo mamy? Harden, Sims, to też nie. Mi za bardzo jest niepotrzebny. Zobaczymy sobie tutaj, coś tu mamy ciekawego, czy nie mamy. weź kieliszek. Gdzie jest wejście do tego domku? Tu? Do domu Jericho? Kurde, te nazwy ich to są fajne. Drzwi do mój...
O, mój dom! A, fajnie! Mamy domek! Wow, co to za jakiś... Proszę pozwolić, że się przedstawię. Jestem tu! Tak, uważam, że... Proszę porozmawiać z moją obrą, mam w sklepie skład przy katedrze. Aha, obecni... Co? Kurde, to jest jakiś lokaj nasz! What the fuck, nawet można włosy sobie obetnąć! What the fuck, fajne! Podoba mi się ta gra, bardzo! Na jak długo chcę spać? Czekajcie, mamy godzinę... Która? Hmm. 6:25, ta? W. No, w sam raz będzie 7. 8 znaczy. No, dobra. I cóż, moi drodzy, dzisiaj taki pewnie krótki odcinek będzie, nie wiem ile trwa. I cóż. Czekajcie. Która w ogóle mamy godzinę tutaj? Serio 20:31? Ja się mam do... What the... Fajnie. Fajnie. Kurde, poszedłem spać nie tak jak trzeba. na 10, tak. No właśnie. Teraz będzie dobrze. Chyba. Zobaczymy czy tam, czy tak. Czy już jest widno na dworze w ogóle. Bo ja kurde tu. No dobra, może być. No i cóż moi drodzy, widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Cześć.